I porozmawiamy teraz o żużlu, w związku z tym, że zawodnik Orła Łódź do nas przyjechał i to na prawdziwym takim oryginalnym żużlowym motorze. A na żużlu to z naszego grona najlepiej zna się Bartłomiej Juszczak. Witam Państwa. Nie tylko zawodnik, nie tylko Jakub Jamruk, najlepszy polski zawodnik w kadrze Orła Łódź, ale także trener pełniący także funkcję prezesa klubu żużlowego Orzeł Łódź, ale woli zdecydowanie określenie trener Janusz Ślączka. Dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry Państwu. Panie trenerze, dzisiaj dzień w Łodzi pod znakiem tenisa, bo wszyscy podglądamy, co się dzieje na kortach Wimbledonu. Łodzianin Jerzy Janowicz będzie walczył z Andy Murrayem. Pan trzyma kciuki za tenisistów? No tak, trzymałem kciuki parę dni temu, gdy grał z drugim z Polaków, który grał chyba w półfinale, czy ćwierćfinale i wygrał. I trzymam teraz kciuki, jestem w Łodzi i czuję się troszeczkę z Łodzią związany bliżej. Czyli Jerzy Janowicz od początku Wimbledonu w sercu trenera Janusza Ślączki. Także Kuba Jamruk. Kuba, co żużel ma wspólnego z tenisem, jeżeli w ogóle coś ma? No chyba jedyne takie wspólne cechy to są takie, że no tutaj żużel można uprawiać indywidualnie, drużynowo i tenis podobnie, także myślę, że te cechy chyba tylko. Nawet parowo też, bo grają deble w tenisa i tak samo żużel parowy także istnieje. Tutaj obok nas jest motocykl, który Kuba ze sobą przyprowadził. Może opowiesz co nieco o tym motocyklu. Czym on się różni od takiego motocykla, który jeździ po drogach normalnie? No na pewno taką dla niektórych szokującą rzeczą jest to, że nie ma on hamulców, nie ma skrzyni biegów, ma bezpośrednio sprzęgło tylko z silnika od razu. Praktycznie jest dostosowany do skrętu tylko w lewo, chociaż kierownicę skręca się w prawo, jedziemy w lewo, ale jest taki hak z prawej strony, który przeszkadza jakby w jeździe gdzieś w prawą stronę. No jest naprawdę wiele, dużo dużych różnic takich właśnie, że nie ma świateł, nie ma świetlenia, nie ma tablicy rejestracyjnych. Jest on pozbawiony właśnie wszystkich takich dla nas zbędnych rzeczy, bo i tak jeździmy na nim tylko na torze żużlowym. Jeżeli możesz, to bo wiemy, że jest taka możliwość, abyś tutaj uruchomił silnik tego motocykla. Nie będzie to pewnie tutaj jakoś bardzo utrudnione, bo jest kawałek prostej, bo trzeba ten motocykl uruchamiać z popychu. A ja zapytam trenera Janusza Ślączkę o to, co czeka kibiców i żużlowców Orła w najbliższą niedzielę. Panie trenerze, mecz z liderem tabeli. Tak, bardzo ciężki mecz, bo nie ma łatwych meczy. Cały czas coś robimy, coś szukamy, bo po wczorajszej plamie, którą myśmy dali, no jest nam bardzo przykro. Trzeba przeprosić kibiców, że przyszli. Przypomnijmy, przegrana z Ostrowią, 3 punktami na własnym torze, po wygranej w Lublinie. Tak, no wygraliśmy na wyjeździe, przegraliśmy u siebie i mówię, trzeba przeprosić kibiców. Zaprosić na niedzielę, żeby nas dopingowali. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i żeby zapewnić byt drużynie z Łodzi nadal w pierwszej lidze. Przypomnijmy, o której godzinie jest mecz niedzielny, o której planowany jest początek zawodów? Jeszcze to nie jest w 100% pewne. Chcemy opóźnić jeszcze te zawody. Ze względu na pogodę, ze względu na start w sobotę Rolle Schleina, także no, myślę, że za godzinkę będziemy wiedzieć dokładnie, czy pojedziemy o 15, czy o 18. No właśnie, dowiemy się, o której godzinie w niedzielę w Łodzi zawarczą motory, a zawarczą właśnie tak, jak teraz ten motocykl, który tutaj uruchomił Jakub Jamruk, także WOF Piotrkowska. Zabrzmiał ryk tego silnika motocykla żużlowego. A naszymi gośćmi, przypomnę, był żużlowiec Orła Łódź Jakub Jamruk i trener, jednocześnie prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź Janusz Ślączka.